Wypadanie włosów to jeden z najczęstszych problemów, które przywijają się w naszych drogeriach zikodermo. Madziu, jakie są przyczyny utraty włosów? Basiu, problem utraty włosów to tak naprawdę problem wielopłaszczyznowy. Tutaj, jeżeli dochodzi do wypadania włosów, to najczęściej winny jest jeden naprawdę z wielu czynników. Do najczęstszych przyczyn tego problemu należą stres i nieodpowiednie odżywianie, tudzież dieta. Poza tymi czynnikami Możemy wyróżnić także y, zażywanie leków oraz choroby przewlekłe i zaburzenia hormonalne, ale także niestety niewłaściwą pielęgnację. A co możesz polecić na wypadanie włosów? Jakie konkretne produkty? Przy wypadaniu włosów bardzo fajnie sprawdzają się zarówno szampony do codziennej pielęgnacji, tudzież pielęgnacji y, takiej, którą stosujemy kilka razy w tygodniu, w zależności od tego, z jaką częstotliwością myjemy włosy a także produkty dodatkowe typu ampułki, wcierki i maski. Tutaj na przykład mamy preparaty marki DERMENA. Są to preparaty specjalistyczne, które są przebadane pod kątem skuteczności w walce z wypadaniem włosów. W swoim składzie zawierają specjalny kompleks REGEN7, który działa bezpośrednio na cebulki włosa, wzmacniając, ich, wzmacniając je i zapobiegając wypadaniu. Na rynku mamy dostępnych bardzo dużo produktów wzmacniających. Mamy formuły w ampułkach, w żelu. Które polecasz? Basiu, tak naprawdę zarówno i ampułki i żel są obydwiema formami pielęgnacji, które jak najbardziej polecam. Polecam je dlatego, ponieważ są aplikowane bezpośrednio na skórę naszej głowy. Gdzie mają bardzo szybki dostęp do cebulki włosa i mogą bardzo kompleksowo ją wzmocnić, tym samym zapobiegając wypadaniu włosa. Tutaj na pewno mogę polecić preparat z dermeny, który ma formę żelową. Aplikujemy go bezpośrednio na skórę głowy. Wtedy mamy szybki efekt i tak naprawdę najbardziej skuteczny. A drugim preparatem, który jest w formie ampułek, to preparat Bioxin. W opakowaniu znajdujemy 15 ampułek, które sobie aplikujemy również na skórę naszej głowy. Preparatu nie spłukujemy. Preparat w swoim składzie zawiera składniki bardzo naturalne, witaminy, minerały, naturalny miód, który pozostawia nasze włosy nabłyszczone, a składniki ziołowe mają naturalną zdolność hamowania wypadania naszego włosa. To jest takie ziołowe rozwiązanie na wypadanie włosów. Dokładnie a czym możemy wspomóc kur kurację wzmacniającą? Kurację wzmacniającą yy, możemy wspomóc oczywiście, bo pamiętajmy, że te wszystkie preparaty, które stosujemy miejscowo na skórę głowy, one owszem będą działały, ale tylko wtedy, kiedy będą miały ułatwiony dostęp do cebulki naszego włosa. I tutaj bardzo dobrym pomysłem jest wykonywanie peelingu trychologicznego, czyli peelingu, który jest przeznaczony do złuszczania martwego naskórka ze skóry naszej głowy. Wtedy mamy czyste pole powierzchni, gdzie substancje aktywne mogą sobie swobodnie wnikać i przedostawać się do naszych cebulek. Nieodpowiednie farbowanie może również osłabiać włosy. Madziu, jakie farby polecasz? Myślę, że tutaj najbezpieczniejszą metodą będzie zastosowanie farb pozbawionych substancji, które potencjalnie mogą nam zaszkodzić, m.in. takich jak amoniak. I tutaj na pewno naprzeciw wychodzi nam firma BioCap. Która w swoim asortymencie ma właśnie takie farby. One pozbawione są substancji chemicznych, szkodliwych, m.in. właśnie amoniaku. W zamian posiadają dużo substancji też pielęgnacyjnych pochodzenia naturalnego. Rozróżniamy też tutaj dwa warianty. Jedne z tych farb są farbami klasycznymi, natomiast jest też wariant dla skóry głowy, która jest bardzo, bardzo wrażliwa. A jakie masz wskazówki dla osób, które jeszcze nie farbowały włosów albo farbowały, tylko zawsze udawały się w ręce specjalisty, a chciałoby teraz to zrobić w zaciszu domowym? Jest jak najbardziej taka możliwość, zwłaszcza kiedy do dyspozycji mamy tak bezpieczne farby. Natomiast należy pamiętać, że zawsze warto zrobić próbę uczuleniową. Wydaje mi się, że jest to w przypadku farb pierwszy krok i samodzielnego farbowania w domu. Na pewno poza tym należy zabezpieczyć sobie skórę. skórę Skórę przed jakimś ewentualnym podrażnieniem i ubrudzeniem, oraz pamiętając o tym, że farbę należy nakładać na włosy suche i nieświeżo umyte. Bo wtedy ta naturalna warstwa sebum, występująca na naszych włosach, wytwarza nam troszkę taką warstwę ochronną przed substancjami zawartymi w farbach. Matiu, a jak już włosy mamy wyfarbowane, to jak je chronić przed słońcem? Oczywiście, należy je chronić przed słońcem, to jak najbardziej. I tutaj też mamy do dyspozycji na rynku preparaty, które są wygodne i które bardzo ładnie dbają nam nie tylko o kolor, który pod wpływem słońca może szybko nam wyblaknąć, ale także o samą strukturę włosa. Są to preparaty w formie wygodnych sprayów, które posiadają naturalne filtry ochronne oraz składniki odżywcze, nawilżające i pielęgnujące strukturę włosa.